W ostatnią sobotę czerwca Ożarów gościł czołowych młodych zawodników startujących w kickboxingu. Tego dnia w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji po raz pierwszy odbył się Puchar Polski Kickboxing Juniorów Kicklight, w którym wzięło udział 14 klubów. Bawcie się dobrze, niech wygra najlepszy. Pomnażajcie swoje umiejętności i do zobaczenia za rok. Zawody uważam za otwarte. Dziękuję. Złoty medal zdobył Arkadiusz Redliński z Wiktorii Szydłowiec, ale najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się mieszkaniec Ożarowa Mateusz Nitek. Wprawdzie Mateusz zdobył tylko srebrny medal, ale jego trzy walki stały na najwyższym poziomie i stąd taki werdykt komisji sędziowskiej. Dzięki temu osiągnięciu został powołany do kadry Polski Kicklight na Mistrzostwa Europy Krynica Zdrój 2013. Zawodnicy Ożarowskiej Szkoły Kickboxingu pod trenerskim okiem Gerarda Zdziarskiego należeli do grupy wyróżniającej się w trakcie zawodów i zdobyli w sumie 6 medali, 5 srebrnych i 1 brązowy. Thank you.